poprzednia sesja bowiem dotyczyła filozofii projektowania i tego, jak projektant się w tym projektowaniu odnajduje. Jak architekt odnajduje się właśnie, jaka jest jego rola, kim jest młody projektant. Jeżeli Państwo tutaj byli, to są w tym szerszym kontekście. Odbyła się także dzisiaj inna sesja, w której miałem przyjemność brać udział, która dotyczyła projektowania salonu komercyjnego w przestrzeni publicznej. Będę starał się te zagadnienia powiązać. Dlaczego powiedziałem, że ten temat jest z pozoru łatwiejszy, jest tak naprawdę trudniejszy? Dlatego, że trudno jest rozwinąć skrzydła, to powiem może trochę prowokacyjnie, w takim miejscu jak salon. Po pierwsze dlatego, że bardzo często inwestorzy od tego zaczynają i tutaj będę też zadał pytanie, czy faktycznie tak jest. Także dlatego, że każdy z nich ma określoną wizję, jak ten salon ma wyglądać, często mają dużo do powiedzenia. Po trzecie dlatego, że ma bardzo określoną funkcję, mamy różnego rodzaju naleciałości. I zwłaszcza w Polsce ciągle funkcjonują meblościanki, które w jakiś sposób nas więzią. Ale nie chciałbym rozwijać tego, czym jest współczesny salon, mam nadzieję, że sobie wspólnie na to odpowiemy. Chciałbym tylko takim słowem wstępu powiedzieć o tym, że kim był pierwszy architekt wnętrz, jak wyglądał pierwszy salon. Jeżeli przypomnimy sobie człowieka pierwotnego, który do tej groty uciekł przed dzikim zwierzem, który rozniecił ogień, aby się bronić przed siłami natury, to tak naprawdę znamy sobie sprawę, że ten współczesny człowiek w zasadzie robi to samo. Czasami to czujemy w momencie, w którym wysiądzie prąd i trzeba znaleźć świeczkę. Nagle się okazuje, że ta przestrzeń staje się równie dzika, zaczynamy się potykać o te wszystkie przedmioty, które mamy w domu, jak ta przestrzeń pierwotna. Okazuje się także, że to ognisko domowe, czyli nie ten home zbudowany z elementów betonowych i potem jakiś wykończony estetycznie, staje się chaos i my tego cały czas szukamy. I to się ciągle zmienia. Jeżeli spojrzymy na to, jak na przykład małe dzieci, cytując tutaj Zuzę Skalską, jak małe dzieci rysują dom, no to z czasem ten dom staje się czymś zupełnie innym dla nich. Aż w końcu dochodzimy do tego momentu, no i właśnie, czym jest ten salon? Zacznijmy w takim razie tą rozmowę od takiego pytania. No właśnie, czy zgodzą się Państwo z twierdzeniem, że my home is where my laptop is? I jaka jest rola salonu w życiu współczesnego człowieka? I jaki jest wpływ nomadyzmu na kształt salonu? Działa.